Barku, widzisz tarotkę? Tak. Jak ją widzisz? Lekką taką, nawet zwiewną trochę. Mhm. Najpierw sprawdź, czy to jest nasza Dorotka. Sprawdź jej DNA. Zobacz, czy cię zauważyła, czy czekała na ciebie. Tak, tak. Mhm. Dobrze, sprawdź. To jest Dorota? Tak. Okej, dobrze. To w takim razie poproś Dorotkę, żeby przywołała swoją córkę Olę, Aleksandrę. Czy może ją przywołać do swojej przestrzeni? Chyba nie, bo nie przychodzi. Nie pokazujesz. Dobrze, to w takim razie poproś Dorotę, żeby nas zaprowadziła do Oli. Pomogę jej. 1, 2 i 3. Wisimy nad taką przestrzenią, gdzie jest taka szklana podłoga, na której stoją tak jak cegły się wypala, że tak się układa cegły przy cegle, tylko tu nie są cegły, tylko takie kwadraty. Kwadraty są nieprzezroczyste, nie widać co jest wewnątrz, ale każdy kwadrat jest połączony z innym kwadratem, w sensie takim, że pod tą podłogą szklaną są te podłączenia. No bo tam wyłączyło Darka. Zaraz Darek się zorientuje, że nie ma połączenia z nami. Pytanie, czy to sprawy atmosferyczne, techniczne? Nie było mnie słychać, tak? Nie było cię, Darku, słychać. W momencie, kiedy powiedziałeś, że pod tą szklaną podłogą są te kwadraty, które się... Nie. Kwadraty są na podłodze. Na podłodze. Położone. Dobrze. I bardzo symetrycznie rozmieszczone, a pod podłogą są takie kanały świetlne, które są, tworzą taką siatkę, które łączą wszystkie te kwadraty. I w tych przewodach świetlnych jest taka fajna energia przepływa, taka różnokolorowa. A gdzie jest Aleksandra? W którymś z tych nieprzezroczystych kwadratów. Ale tak, one są bardzo małe, wydaje się. I zaczynam czuć Olę, że jej tam niewygodnie jest, bo wszystko boli, to tak dziwnie. Tak jakby ona była tam jakoś pozginana. I są odczucia takie, że na przykład dół brzucha, podbrzusze jest tak ściśnięte, że się ma poczucie, jakby tam były płuca i był problem z oddychaniem. Głowa też jest w jakiś sposób tak, jakby ktoś wyciągał powietrze, ciśnienie rozładowywał z głowy. Takie są odczucia. Bolą plecy, prawa nerka, jest jakby nacisk energetycznie, gdzieś tam jakieś poważne zaburzenia są. Ona wypełnia ten cały kwadrat i jest tak jakoś poskładana. A czy Aleksandra was widzi? Czy wy ją widzicie w tym kwadracie? W tym kubiku? Darku, słyszysz mnie? Tak, słyszę. Ty widzisz wszystko. My możesz widzieć wszystko poprzez nawet nieprzezroczysty kwadrat, jakąkolwiek powierzchnię. Możesz spokojnie spojrzeć na Olę, na Aleksandrę i powiedzieć mi, czy jesteś w stanie sprawdzić, czy to jest nasza Ola. Druga sprawa, chciałabym, żeby Dorota sprawdziła jej DNA i potwierdziła, że to jest jej córka. Ta córka, która była jej córką fizyczną.
A której nie ma na Ziemi? Być może jest, nie wiem. Chyba nie ma, bo Nie ona ma. jest taka zgięta w pozycji embrionalnej, tak jakby była tylko że nie leży, tylko to jakby uklękła i zwinęła się. Czy jest... Ale trzyma swój brzuch, a w brzuchu coś jest. Jakby miała taką jasną kulę. Ona ją podtrzymuje. Dobrze. Czy ty jest w momencie, kiedy będzie inkarnowała? Jak to czujesz? Słyszysz mnie? Przepraszam, przełączyłem internet. Ona leży w takiej pozycji embrionalnej tak. i podtrzymuje taką jasną kulę. Coś w brzuchu podtrzymuje. Tak jakby, tak, i tak jakby właśnie w łonie może ona się ma urodzić, bo strasznie niewygodnie jest, tylko nie wiadomo po co jej ta kula i ona tak bardzo trzyma i... Poczekaj, Darku, poczekaj. Najpierw Dorota musi sprawdzić, czy to jest Aleksandra, czy to jest Ola, czy to jest jej córka. Czy tak, jest... ona potwierdza, tylko że Ola, ona w jakiś sposób mówi, że ty już nie będziesz teraz moją mamą, że kto inny będzie. Tak. To wiadomo, ponieważ ciała Oli nie ma na Ziemi. W takim razie sprawdź też i ty, czy to ta kulka, która jest w łonie, w brzuchu Aleksandry, czy to jest coś sztucznego, czy to jest jej? Tak, to jest jej i to jest coś takiego pięknego, co do niej należy. I ona chce to w sobie pielęgnować. Dobrze. Sprawdź, czy to jest jakiś początek innego życia? Tak, wydaje się, że ona, znaczy nie wydaje się, odczuwa się, że ona jakby ma się urodzić. Ola ma się urodzić. Tak, tylko że ona nie jest jeszcze, jakby nie jest poczucie, jest. Że nie jest jeszcze płodem, tylko jakby jest już wybrany dla niej jakiś scenariusz i ona czeka. Pytanie jej mamy było, czy kiedykolwiek, wprawdzie pytała się o poprzednie wcielenia Aleksandry, czy kiedykolwiek miałaby zostać babcią. Moje pytanie jest takie, czy to nie było tak, że Ola nosiła w sobie nowe życie? Zapytaj Ola. Ona chyba mogła czuć, że nosi, bo tam jest taki właśnie jakiś piękny skarb, tak jakby chciała przenieść to piękno, które pielęgnuje na nowe życie, tak jakby czuła, że musi to przekazać. Bardzo to ważne jest, bo cała ważne reszta ciała jest straszliwie sponiewierana taka. Okej, dobrze. Dobrze. Pozwolisz mi z Aleksandrą porozmawiać? Jest chętna do rozmowy? Ona trochę to jakby cierpiała, nie wiem. Ale tak, myślę, że tak. Dobrze, to spróbujmy na 1, 2 i 3. Aleksandro? Tak. Słyszysz mnie? Tak. Dobrze. Widzisz swoją mamę, którą miałaś do zeszłego roku? Tak. Widzisz Dorotę? Może tu pozostać? Tak. Dobrze. Aleksandro, przyszliśmy tutaj na prośbę twojej mamy Doroty, która cały czas czuje, że coś z tobą może być nie tak. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Przygotowuj się. Będzie dobrze. To są też te twoje słowa, które wysłałaś swojemu ukochanemu przed podjęciem pewnej decyzji. Olu. Pamiętasz? Tak. Napisałeś, że będzie dobrze. Będzie dobrze. Okej. Powiedz mi, Aleksandro, jak chcesz, żebym do ciebie mówiła? Ola czy Aleksandra? Klaudia.
Klaudia. Czy urodzisz się jako Klaudia? Tak. Już taką podjęłaś decyzję? Decyzja została podjęta. Decyzja została podjęta nie przez ciebie? Zaakceptowałam to. Ty ją zaakceptowałaś. Dobrze, Klaudio. Muszę teraz. Musisz. Muszę. Musisz. Dobrze. Klaudio, powiedz, czy pozwalasz na tę pracę, o którą poprosiła twoja mama, Dorota? Ja muszę się przygotować. Dobrze. Ja ci nie będę, nie będziemy ci przeszkadzać w tym przygotowaniu. Teraz chciałabym, żebyśmy ewentualnie pomogli ci tu, gdzie jesteś, bo wydaje mi się, że nie jesteś w dobrej, wygodnej pozycji. Jest mało czasu. Mało czasu? Ile nam zostało czasu, powiedz? Mało. Ziemskiego, liniowego, powiedz. Ile Gdy czasu? Gdy będę gotowa. Gdy będziesz gotowa, ale jeszcze nie jesteś gotowa, tak? Muszę się przygotować. Wiem. Klaudio, powiedz mi, czy chcesz, żebyśmy ci w jakiś sposób z tobą przygotowali się do tego momentu? Tak, bo możecie mi pomóc się przygotować. Pomożemy ci przygotować się w tym sensie, przećwiczyć wszystko, zapamiętać, odczuć. Dobrze, dobrze, ale chciałabym jeszcze, żebyś powiedziała, że zgadzasz się na to, żebyśmy byli z tobą i ewentualnie z tobą poćwiczyli i popracowali. Dla ciebie, nad tobą, poprzez ciebie. Ale bądźcie tu na zewnątrz. Nie chcesz, żebyśmy byli w środku? Nie. Dobrze. Klaudio, a powiedz mi, czy ty chcesz z tego miejsca wyjść na zewnątrz? Ja chcę wejść. Bo w zasadzie muszę. Wiem, że musisz i dlatego tu jesteśmy. Ponieważ z kolei twoja mama chciałaby, żeby to była twój wybór, a nie przymus. Ale ja muszę. Powiedz mi, Klaudio, dlaczego musisz? Co takiego się stało, że musisz? Za karę. Nie doceniałam. Czego nie doceniałaś? Życia. Teraz będę musiała je bardziej szanować. Czyli to jest kara? Tak. Dobrze, powiedz, Klaudio, czy dlaczego ta kara? Dlaczego nie doceniałaś życia? Tam po drugiej stronie pewnych rzeczy sobie nie uświadamiamy. Zapominamy. Podejmujemy złe decyzje. Nie radzimy sobie, albo postrzegamy ten świat zupełnie inaczej, jak z tej strony. A tak życie to świętość. A życie to świętość. Dobrze, czy popełnienie samobójstwa, targnięcie się na życie było złą decyzją z twojej strony? Tak. Teraz muszę ponieść karę. Teraz to widzisz, tak? I musisz ponieść karę. A jakbym ci powiedziała, że po to tu jesteśmy, żebyś nie poniosła tej kary i ale zmieniła. Ja już poniosłam. W jaki sposób poniosłaś, powiedz? To wszystko, co po śmierci fizycznej się przeżywa, to jest straszne. Dlatego teraz chcę się dobrze przygotować, żeby z szacunkiem przejąć ciało. Powiedz mi, to co trzymasz tak z taką czcią i pieczołowitością w swoim brzuchu, co to jest, Klaudio? To jest najpiękniejsze, co mam. To znaczy? To kawałek mnie. To, co pozwoli mi przejść na drugą stronę. Czy to miałaś w chwili śmierci w sobie już? Malutkie. Malutkie było. Ale wiedziałaś o tym, że to malutkie jest w tobie? Chyba czułam. Czułaś. Nie będę pytała, dlaczego w takim razie, czując coś nowego w sobie, podjęłaś taką, a nie inną decyzję. Bałam się. Czego się bałaś? Życia. Dlaczego się bałaś życia? Bo wszystko wyglądało, wszystko mnie przytłaczało, ale przytłaczało od wewnątrz. Pozwolisz, że
że zadam pytanie, które zadała twoja mama, Dorota. Będę ją tak nazywała. Czy to była twoja świadoma decyzja, którą podjęłaś rok temu? Dużo myślałam o tym. I? Nawet nie wiem, kiedy się to wydarzyło. Tak jakbym robiła to we śnie. Tak jakbyś to robiła we śnie. Miałaś wrażenie, że ktoś decyduje za ciebie, że ktoś cię prowadzi, czy że to twoja decyzja? Ani to, ani to. A co to było? Coś się czuło. Czy... Coś, co prowadziło, ale nie odczuwałam tego jako obecność. Aha, coś cię prowadziło. Powiedz mi, czy miało na to wpływ decyzja twojego ówczesnego chłopaka o zerwaniu znajomości? To jeden z elementów. Jeden z elementów. Wszystko później było trudne. Wcześniej też. Chowałam to w sobie, myślałam, że będzie dobrze. Mówisz, że to był jeden z elementów. Co jeszcze było tym powodem, który pchnął cię w taką decyzję? Ten świat był trudny. Świat był trudny. Ale w sumie z tego, co mama Dorota opowiadała, to właśnie przy Igorze zaczynałaś żyć. Czułaś się dobrze. Był inny. Był inny? Jaki był? Inny. Taki, który cię rozumiał? Tak czułam. Do pewnego momentu tak czułam. Dobrze, Klaudio, powiedz mi, czy teraz, będąc tu, gdzie jesteś, czujesz w sobie strach, lęk? Czuję, dlatego muszę się przygotować. Dobrze, a jak ja pokażę ci, jak możesz pozbyć się tego lęku, zrobisz to? Nie mogę. Dlaczego? Dlaczego, Klaudio, nie możesz tego zrobić? On tu wszędzie jest. Kto? Kto tu jest? Lęk. Dobrze. Dałaś mi pozwolenie na to, żebym mogła być z tobą i przepracować pewne rzeczy. Zgadza się? Nie pamiętam. Przed chwilą mi dałaś takie pozwolenie. W takim razie Darek otworzy portal o neutralnych częstotliwościach, a na moje trzy cały lęk zniknie. Jeden, dwa i trzy. Powiedz mi, jak się czujesz teraz? Czuję pustkę. Pustka. Nie wiem, gdzie jestem. Dobrze, Klaudio. Powiedz mi, czy chcesz wyjść z tamtego niewygodnego miejsca? Jest Może... pustka. Jest pustka, ale zaraz tą pustkę wypełnisz energią. Moje pytanie jest takie, czy chcesz wyjść stamtąd? Jest bardzo niewygodne miejsce. Nie wiem gdzie. To muszę się przygotować. My cię przygotujemy. Zobacz. Darek otworzy teraz portal o nieco wyższych wibracjach niż ty wibrujesz. Otwiera już. Wystarczy, że powiesz mi tak, przejdę do tego portalu. Boję się. Dobrze. Strach ucieka. Już. On wraca. Dlaczego wraca? Co masz w sobie, powiedz? Bo przechodziłam przez portal. Przechodziłaś przez portal, to jest inny portal. Teraz jest inny portal. Boję się portali. Boisz się portali. To jest portal, który otworzył Darek. Zobacz. Kiedyś otworzył mi nauczyciel portal, przez który przeszłam. Nauczyciel. I nigdy już nie wróciłam. Nie mogłaś wrócić. Nie mogę dalej. Dlatego nie. Chcę ci pokazać wyjście. To jest portal, który otworzył Darek. Jest twoja mama Dorota, słyszysz mnie. Ja policzę do trzech,
a ty wejdziesz w ten portal, a my razem z tobą. Ten portal jest o nieco wyższych częstotliwościach, niż ty wibrujesz teraz. Oni tu, oni przyjdą, będą niezadowoleni. Nie szkodzi. Załatwię tą sprawę. Przechodzimy. Jeden, dwa i trzy. Już. Powiedz mi, jak się tu czujesz? Jak się czujesz w tym miejscu, gdzie wibracja jest nieco wyższa niż twoja? Jak się tu czujesz? Jakby unosiła się kilka centymetrów. A, ale czujesz się trochę lepiej? Tak, trochę lepiej. Dobrze. Ale zapomniałam. Zapomniałam. Co zapomniałaś? Że muszę się przygotować. Bardzo dobrze. Poczekaj. Przypomnisz sobie wszystko w odpowiednim momencie. Otwieramy kolejny portal. Audio. O jeszcze wyższych wibracjach. I przechodzimy wszyscy do tego portalu. Jesteśmy z tobą. Na jeden, dwa i trzy. Powiedz mi, jak się tu czujesz? Gdzie jesteś? Jesteśmy w innym miejscu, o wyższych wibracjach. Tu nie boli. Tu nie boli, Klaudio. Czy chcesz, żebym do ciebie mówiła Klaudia, czy chcesz, żebym do ciebie mówiła Aleksandro? Róża. Róża? A co się stanie z różą? Powiedz mi. Zwiędnie. Dlaczego róża zwiędnie? Bo zacznie usychać. Nie, poczekaj. To zostańmy jeszcze przy Klaudii. Będę chciała, żebyś teraz wykasowała całą energię, którą kiedykolwiek zostawiłaś na ziemi. Jestem kwiatem. Jesteś kwiatem? Otoczona, piękna. Wróciliśmy do jakichś swoich wcześniejszych wcieleń? Nie wiem. Nie wiesz? Dobrze. Znajomo, a tu. Jest tu. Dobrze, zostaw mnie z Darkiem. Darku, rozłącz się. Darku, wróć do swojego oddechu. Jak się czujesz? Dobrze. Co się dobrze dzieje? Jest tak. Klaudia, czy już Aleksandra, już nawet nie wiem jak. Dla niej chyba to nie ma znaczenia, bo ma zaburzoną tożsamość i tak. Jest trochę jakby była obłąkana. Tak jakby ktoś doprowadził do prania mózgu, tak umownie. I tak ją ukierunkował, że ona w ślepo chce dążyć do tego do i tego. W zasadzie ciężko jest jej zauważać dobrze. Rzeczy poboczne. Dobrze. Darku, mamy pełnomocnictwo jeszcze wtedy Aleksandry. Sprawdź, co ma w swoim ciele, co do niej nie należy. Ma taką wewnętrzną opaskę w głowie zaczepioną mniej więcej tu, dookoła głowy i tu taką nie, otwartą tutaj. Jaka jest funkcja tej opaski? To jakoś tłumi pewne elementy i utrzymuje te przekonanie, że ona jest połączona z tym nowym życiem i już czeka. Dobrze. To bardzo mocno gasi jakby różne wątki, które się wyłącz, pojawiają. Wyłącz tę opaskę, już. Wyłącz. Sprawdź, gdzie jest to przekonanie, że ona musi się cały czas przygotowywać. Jest w jej głowie. Jakby jak dzwon bije, to tak jak dzwon bije w jej głowie. Dobrze. Otwórz portal neutralny i tam to przekonanie idzie. Chcę, żebyśmy wrócili do esencji, teraz do jaźni. Jest takie poczucie, jakby jest wyłożona jej głowa. W środku, czymś takim, to jest, tak jest wewnątrz jej głowy takie poczucie, jakbyśmy stali na środku stadionu, a tak. Trybuny dookoła, to co jest wyścielone, krzyczą
właśnie jej ten plan, do którego Ten ma się plan. przygotować i... Wyłącz jej to już. Usuń tę opaskę. Sprawdź, czy jeszcze jest coś dodatkowego. To wyściełanie też wyłącz i usuń i zniszcz. Też ciekawe jest, że umysł i emocje działają i serce działają jakby osobno, nie są zsynchronizowane. Przez to ten lęk i tak dalej jest znieczulany, bo chociaż jest z jednej strony znieczulany, ale dają jakby paliwo temu, co w jej głowie wybrzmiewało, wzmacniając jeszcze to, że ona się musi właśnie przygotować. Co powiedz mi, czy jest pooddzielana? Wewnętrznie. Wewnętrznie. Esencja jest w całości. Tak, tylko jest utrzymywana w takich dwóch, jakby ta warstwa czucia jest troszeczkę jakby nie, nawet nie osłabiona, tylko nie może się zgrać z myślą. Aha, Myśl czyli nie tam są może być emocjonalna, jest bezemocjonalna myśl. Sprawdź w takim razie, jakie są tam blokady między tymi ciałami mentalnym, Jest emocjonalnym. taka przekładka energetyczna, jakby to nie jest coś takiego, że to się wkłada i oddziela jej ciało, tylko takie sito, jakby przez które pewne elementy mogą przechodzić i wzmacniać myśl. Wyłącz to się. Ale sama myśl nie nabiera charakteru emocjonalnego. Jest właśnie Dobrze. taka bezpłciowa, bez emocji. W takim razie wyłącz to sito. Wyłącz to sito i wyjmij to sito. Mamy pozwolenie, możemy działać. Powiedz mi, jak teraz Klaudia Aleksandra wygląda. Podniosła się i usiadła, ale tak normalnie. Aha, dobrze. Teraz wygląda tak, jakby kogoś wyprowadzić ze szpitala psychiatrycznego, w którym siedział na przykład Jeszcze. 20 lat. I teraz pierwszy raz od 20 lat wyprowadzić taką osobę do parku i posadzić na ławce. I pierwszy raz widzi światło, jest trochę Od, oślepiona. oddycha i czuje powiew wiatru i to wszystko, zapachy czuje inne niż... Świetnie, świetnie, dobrze, bardzo dobrze. Powiedz, jak jest z energią? Czy energia zaczyna krążyć już lepiej w niej? Tak, ona podtrzymuje się siedziska rękoma, a nogami macha, tak jak Czy mała dziewczynka. Ma więcej w sobie siły, mocy, energii? Czy potrzebuje podnieść swoje częstotliwości? Chyba potrzebuje, bo ona jest taka trochę nieobecna. Dobrze. Dobrze. Poproś Dorotę, żeby wzięła ją za rękę i ty też ją weź za rękę. I pokaż Klaudii, Aleksandrze, jak podnieść częstotliwości. Ona się gubi, bo ona myśli, że jesteśmy tymi rodzicami, na których ona przyszłymi. Się ma przygotować i ćwiczy, jak idzie z rodzicami mała dziewczynka i rodzice ją podnoszą tak z dwóch stron, żeby ona mogła nogi wyrzucać do przodu. I ona się jakby zanurzyła jakby w jakimś scenariuszu, w którym ma scenariuszu. Dobrze, dobrze. Otwórz portal o wyższych częstotliwościach, niech żona wybruje i przejdźcie do tego portalu. Już. Wy zachowujecie swoje wibracje z Dorotą. Nic nie obniżacie. Jesteście w swoich wysokich wibracjach. Natomiast chciałabym, żeby Ola, Aleksandra, Klaudia doszły do siebie. To nie znaczy, że Aleksandra nie musi się wcielić, jeśli będzie chciała, jako Klaudia. Ale będę chciała, żeby to było na jej warunkach, a nie wymuszone. Jak się teraz czuję? Jak starsza dziewczyna, która tańczy przed lustrem. Przed lustrem. Widzi was?
Ma świadomość, że jesteśmy, ale raczej skupia się na Na swojej sobie. modlitwie. Zapyta, jak ma na imię. Rama. Rama. Czy to są jakieś kolejne wcielenia? Czy to Chyba są tak, poprzednie bo wcielenia? ona ma w odbiciu takie tak z XVIII wieku. 18 to są Jakby. poprzednie wcielenia. Dobrze. Dobrze, czyli powolutku wracamy, odkrywamy to, co w Oli, w Aleksandrze się działo i co doprowadziło do takiej decyzji, a nie innej. Kolejne pytanie mamy, Doroty, było takie, czy były w życiu Aleksandry takie wcielenia wcześniejsze, które kończyły się tak samo tragicznie, czyli odebraniem sobie życia? Darku, możesz spojrzeć. Tak. Były. Trzy. Trzy. To zeszłoroczne życie jeszcze Aleksandry było trzecie. Czwarte. Czwarte. Dobrze. A wcześniej ile miała wcieleń? W ogóle ile miała wcieleń? 73. 73. Dużo chorowała czasem też. Dużo. Były takie wcielenia, gdzie chorowała. Dobrze. Spójrz też, czy poprzez te wszystkie 73 wcielenia, no w tym tak, czy też spotykała swoją mamę Dorotę? Tak. Czy spotykała Igora? Tak. Czy były takie wcielenia z Igorem, że też miała decyzję z pozbawieniu siebie życia? Nie. Nie. A sprawdź jeszcze, czy w poprzednich wcieleniach był jej tata. Tata Aleksandry. Był. Był. Okej, dobrze. Dobrze. Darku, chciałabym, żebyśmy wrócili do tu i teraz. Chciałabym zobaczyć, jak teraz wygląda Aleksandra. Nie tańczy już. Nie tańczy, ale nie jest już w tym pudełku. Nie, nie. Wyszliśmy przez portal. Dobrze, dobrze, do tu i teraz. Chciałabym, żeby sprawdziła, czy w dalszym ciągu ma w sobie to coś, co nosiła. Ma. Ma cały czas. Poproś, czy jest już lepszy kontakt z Aleksandrą? Można z nią tak, porozmawiać? Ale ona właśnie cały czas życie ma. Unika. Unika. Chodzi teraz w koło nas. Aha. Poproś ją, żeby się zatrzymała i zapytaj ją, dlaczego i co to jest, co ma w sobie. To jest powiedziała? To piękno, które w sobie nosi. Musi je zachować. Musi je zachować. Zapytaj, czy w poprzednich wcieleniach też miała to piękno w sobie? Miała, ale teraz ma mniej. Miała. Dobrze. Czyli przez wszystkie wcielenia, 73 wcielenia, miała to piękno? Tak. Aha. Czy po raz pierwszy zeszła na ziemię też z tym pięknem? Tak. Ale poczuła się mniej piękna. Ona była otoczona pięknem i tak jakby tak po ludzku by można by było powiedzieć, poczuła kompleksy. Aha. Że nie jest wystarczająco piękna, albo z tego piękna ma zbyt mało, żeby równać się z innymi. Czy tak się wydarzyło w życiu Aleksandry? Czy już wcześniej? Wcześniej. Wcześniej się wydarzyło. To są te cztery wcielenia wstecz w życiu Romy? Czy jeszcze wcześniej?
Przed pierwszym zejściem, kiedy A, na tym okej. planie się pojawiła. Dobrze, I ją dobrze. witają jakieś takie nimfy, przepiękne takie kobiety, które świecą aszą energią, są śliczne, przecudowne. Ona taka jakaś poszarzała, osłabiona, wyszła z jakiegoś portalu i na Okej. jakiegoś To już jest ten parkie, moment, kiedy po raz raju. pierwszy schodzi na ziemię. To za moment sprawdzimy wszystko. Wszystko to sprawdzimy za moment. Chciałabym się dowiedzieć, kto wyznaczył kierunek jej inkarnacji po jej samobójczej śmierci, do której się ma cały czas przygotowywać. Kto wyznaczył to? Taki ktoś, kogo ona nazywa opiekunem, kto jej pomógł wyjść, otrząsnąć się z miejsca, do którego trafiła po śmierci. Okej, Miejsce, dobrze. które było straszne i tam nie było piękne. Tam nie było piękne, dobrze. Ten opiekun ma się stawić. Jeden, dwa i trzy już. My jesteśmy, wracamy do tu i teraz. Chcę zobaczyć tego opiekuna. Już. To to jest. Marku. Mężczyzna. Bardzo piękny mężczyzna, z taki trochę może o takich łagodnych rysach twarzy, ale taki. Sprawdźcie go DNA. Sprawdźcie go DNA. To to jest. To jakiś jest taki insekt, taki forma szarańczy. Insekt. Dobrze. To teraz wezwij wszystkich ingerentów, wszystkie byty, które ingerowały w Aleksandrę. Pośrednio lub bezpośrednio już. Jeden, dwa i trzy. Kto się jeszcze zjawił? Dużo insektów, bardzo dużo insektów, bo ona jakby z takiego laboratorium, które nadzoruje to pomieszczenie z tymi kwadratami na tej szybie, która jest, to chyba wszyscy się przestawili. Wszyscy. Ile tych insektów jest? Około 120 ta załoga. Cała załoga. Liczy, tak. Dobrze, szefowa. To jest szefem tego wszystkiego. Taka dosyć dominująca nad nimi, ze trzy razy większa, taka modliszka. Modlicha. Bardzo czarna, taka wypolerowana, aż wyższa. Powiedz mi, jak zareagowała Aleksandra na te byty, na te insektoidy? Jakoś tak ze specjalnie reakcji to nie widać. Nie ma. Dobrze, bardzo dobrze. Jak jest połączona z nimi? Lub jak była połączona z nimi? Poprzez tę opaskę? Nie tylko. Poprzez to miejsce, w którym jest. Poprzez tę sieć tych takich światłowodów pod spodem i tak jakby oni też i jest jakiś, że niby jest takie, pojawia się w głowie, że przez lustro. Przez lustro. Dobrze. Darku, wyłącz wszystkie implanty, które ma Ola. Wszystkie. Jeden, dwa i trzy. Wszystkie. Czy coś się zmieniło w Oli? Tak, oczy się powiększyły. Taka jest bardziej obecna. Dobrze, bardzo dobrze. Teraz spraw, żeby te wszystkie implanty bezdotykowo wyszły z Oli na 1, 2 i 3. I wróciły do właścicieli. Już. Ola jest bardziej przytomna. Poprosi ją, żeby wyłączyła energię, która jest poza nią na 1, 2 i 3. Żeby wyłączyła wypływ jakiejkolwiek energii.
jak teraz wygląda? Teraz ta kula jej tego piękna zaczynają się odrywać takie drobinki, takie pyłki, które zaczynają wypełniać jej ciało od wewnątrz. To jest jej? Dobrze. Poproszę, żeby wykasowała całą, wszystkie dane i informacje na swoją, na swój temat. 1, 2 i 3. Zrobiła to? Tak. Pamiętaj, że insektoidy bardzo manipulują obrazem, informacją, wszystkim. Wszystkie 120 zastopuj, zamroź. Całkowicie. Zrobione? Tak. Poproś Olę, żeby nas zaprowadziła do tego momentu w swojej przeszłości, w swoich inkarnacjach, czy w swojej inkarnacji, kiedy spotkała się po raz pierwszy, od kiedy to się zaczęło, to podczepienie przez insektoidy. Na kolorowej takiej kwiatowej, kwiatowo-roślinnej, pejzażowej, takiej kolorowej przez planecie. Czyli to jest jeszcze przed pierwszym zejściem na Ziemię. To się pojawia, że ona tam żyła. Żyła na tej planecie. I ktoś ktoś ją przekonał właśnie, żeby żeby kreować wspólnie świat i portal do tego świata. Aha, dobrze. Powiedz mi, ta planeta, kto tam jeszcze mieszka? Jest tylko Ola, Aleksandra, czy ktoś nie, jeszcze? Nie, są piękne istoty, takie piękne istoty. Lekkie, bardzo piękne. Nie wiem, do czego porównać, bo mają postać normalnie stojącą z rękoma, ale rysy twarzy takie pociągłe, ale prześliczne to są istoty. Takie lśniące włosy, bardzo takie szaty mają lekkie i też bardzo podkreślające figurę i urodę. I niesamowite kolory tam są, takie nieziemskie kolory. Dobrze. Ola tam jest kobietą, mężczyzną? Kobietą. Chociaż to tam mężczyźni też są tacy delikatni. Dobrze. Okej. I co się... Przyspiesz czas, pokaż mi, co się tam takiego wydarzyło, że insektoidy mogły się podłączyć do Oli. Podłączyły się do tego nauczyciela. A, tam był nauczyciel. No, no tak. I oni, on pokazywał, uczył ich rzeczy, które, żeby mogły, żeby nauczyły się zbiorowej manifestacji swoich takich marzeń, obrazów, które mają, że wspólnie mogą wtedy tworzyć jeszcze więcej piękna. Powiedz mi, kim jest ten nauczyciel? On jest jednym z nich, ale on gdzieś wyruszył w przestrzeń i coś przywlókł. I po pewnym czasie wrócił, głosząc, że zdobył wiedzę, która sprawi, że ich świat będzie jeszcze doskonalszy, jeszcze piękniejszy. A nawet mogą stworzyć inny świat, który będzie, będzie idealny i taki, dokładnie taki, jaki oni sobie wyobrażą. Że cała wyobraźnia może się zamanifestować w innej przestrzeni jako nowy świat. Powiedz mi, czy ten nauczyciel ma tą samą czystą energię, jaką emanują mieszkańcy tej planety? Z jednej strony tak, bo jest bardzo podobny, znaczy jest jednym z nich, ale jest jakiś cień w nim. Potrzeba jakiejś takiej, tak jakby był w pewien sposób, miał pragnienie, nie czystą intencję, tylko pragnienie, które chce zrealizować. Czy na
Ten nauczyciel pojawił się w życiu Aleksandry? Nie. Nie. A w jakichś innych jej inkarnacjach? Nie, on nie Też ma nie. go na ziemi. Nie ma go na ziemi. On tam został, tak? Gdzie został. Dobrze. I teraz co się dzieje? Nauczyciel opowiada im, jak mogą jeszcze więcej piękna dostarczyć, jak mogą realizować, Oni kreować. kreują, realizują siebie. Tak, no, to jest taki, tworzą z energii, manifestują energię, tworzą kształty. One są jeszcze słabe, bo zanikają. Aha. Po takim ich dniu potrafią zawisnąć, ale są zbyt słabe. On ich uczy, że wspólna manifestacja powoduje, że jest więcej energii i można robić większe rzeczy i trwałe. Później, po takim dosyć długim cyklu, gdzie te istoty są zachwycone tym, że odkrywają w sobie jeszcze większe jakby pokłady mocy, energii, zaczynają jakby mieć takie poczucie, zaczynają jakby w to wchodzić. To jest jakby, może nie, że obsesja, ale coś tak pięknego, coś do nich przemawia i on uczy ich później tworzyć portale, czyli takie przejścia do innych przestrzeni, w których mogą tworzyć właśnie te swoje światy. Dobrze. Na czym polega to, że one są zainfekowane taką myślą? Czy to jest pewien Polega rodzaj to już na tym, implantu? że nie, polega to na Nie? tym, że oni faktycznie manifestują coś, czego wcześniej nie potrafili albo nie Okej, wiedzieli. czyli on czegoś ich nauczył, tak? Pokazał im. Zaczynają otwierać portale. Tak, i w zasadzie to portale takie w obrębie ich planety, że mogą przychodzić z jednego miejsca na drugi. On im pokazuje, na jakiej zasadzie to wygląda i że tym sposobem mogą przemieszczać się gdziekolwiek chcą. Ale najważniejsze dla niego było przekazać im, że dla nich będzie dobre stworzenie własnej przestrzeni, nie wchodzenie w przestrzeń, która jest inna, bo może być niezgodna. Oni mogą stworzyć coś, co będzie zgodne z pojedynczym istotą i z całym kolektywem. Interesuje nas Aleksandra. Co otwiera własną przestrzeń? Nie, nie otwiera własnej przestrzeni. Oni otwierają wspólnie portal, Tak. przez które kilka osób przychodzi. I Czy jest? przychodzą po drugiej stronie wychodzą w takim pięknym ogrodzie, gdzie jakieś właśnie nimfy witają. I tyle, że ten świat jest tak piękny, jest dużo piękniejszy niż ona sobie mogła wyobrazić. I ona się czuje tam taka szara w tym pięknie. Ona jakby, te nimfy przynoszą jej lustro, którym ona się przegląda. I widzi swoją brzydotę. Tak, w porównaniu pokazuje z jej, tym. Że jest szarą myszką. I ona wtedy zaczyna się smucić. I tam dostaje propozycję, że ona, przechodząc przez portal, zgubiła swoje części. Ona może je odzyskać, tylko musi ruszyć teraz w drogę. Tak już w skrócie to wygląda tam, że ona po prostu w każdym wcieleniu odzyska kawałek Kawałek tej siebie. swojej. Dobrze, zatrzymaj jeszcze scenę. Pokaż mi to lustro. Czy to lustro rzeczywiście pokazuje prawdę? Czy jest jakoś zmanipulowane? Jest. Lustro ma... Czy rzeczywiście Aleksandra na tle tych nimf wygląda ubogo? Nie, ale faktycznie coś się dzieje, że po przejściu przez portal ona jakby traci... musiała wydatkować część energii, która została, która do niej nie wróciła po drugiej stronie. Czyli już coś jej zostało zabrane. Czy już tam ma jakiś implant? Po przejściu, tak. Ma coś takiego, co odpycha to, co mogłoby do niej wrócić. Aha.
A przechodząc przez portal, pokaż mi, jest jej zabierany już to kawałek tego piękna, fragment. To niezupełnie, bo oni tworząc portal, tworzą go z własnej energii, przynajmniej częściowo. I teraz ona przechodząc na drugą stronę, powinien portal się zamknąć i energia do niej powinna wrócić. Wrócić, ale nie Ale wraca. Dlaczego? nie wraca, dlatego że po przejściu te istoty po drugiej stronie nie pozwalają tej energii wrócić, wręcz je zasysają, jakby przejmują ją Przejmują. Kim są te i nimfy? Sprawdź. to Kim są? insekty są, To są przepraszam. insekty. Dobrze. Wróćmy w takim razie do tego momentu, kiedy Aleksandra jest w całości, w swoim pięknie, na swojej planecie. Możemy tam wrócić? Dobrze. Czy tam mogę z nią porozmawiać? Tak. Jak ma na imię, wiesz? Powie mi. Inaugura, ina, tak, tak się. Inauguła. Inauguła. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiesz, kim jesteśmy? Nie. Jesteśmy z twojej dalekiej przyszłości. Pokażę ci. Policzę do trzech, zobaczysz wszystko. Zobaczysz, jak przechodzisz przez portal. Zobaczysz, jak tracisz swoją energię. Zobaczysz życie Aleksandry. I zobaczysz śmierć Aleksandry, czyli swoją. Zobaczysz też wszystkie 73 swoje wcielenia i wcielenie Aleksandry. Zgadzasz się? Tak. Jeden, dwa i trzy. I już wróciłaś. Zobacz, Inauguła. To, że chciałaś jeszcze większej tego piękna, chciałaś tworzyć swoją kreację, to wszystko w porządku. Ale portal, który stworzyliście, był zbudowany z różnych energii. W tym z energii nauczyciela, który nie do końca miał czystą energię. Uczyły nas, jak to robić. Uczył was, jak to robić, ale otwarcie takiego portalu jest w tym momencie niebezpieczne. Bo gdyby był ten portal stworzony tylko i wyłącznie z twojej energii, to masz pewność, że jest to twoja energia. W momencie, kiedy tworzy to już ileś innych istot, nie masz gwarancji, że są to czyste istoty. Widzisz to? Tak, ale my jesteśmy czystymi istotami, ufamy sobie. Dokładnie, dobrze. Ale dodatkowo nikt nie sprawdził czystości nauczyciela. Dzieli się z nami wiedzą. Dzieli się z wami wiedzą i to bardzo dobrze. Wiedza to jest jedno, wdrażanie jej w życie to jest drugie, a oddawanie energii to jest trzecie. Widzisz to? Nauczyciel mógł was uczyć tego wszystkiego poprzez wasze własne portale. Każdy osobno. W dalszym ciągu mógł wam pokazać, jak to robić. Rozumieliśmy, że wspólnie możemy tworzyć większe rzeczy. Zawsze możecie tworzyć większe rzeczy, będąc dlatego wolnymi to istotami. robiliśmy. Będąc wolnymi istotami, ale zobacz, po przejściu przez portal nie stałaś się już wolną istotą. To prawda. I teraz chciałabym, żebyś zobaczyła wszystkie swoje wcielenia. Widziałaś je, żebyś je przeanalizowała, co się działo w tych wcieleniach. Czy wszystkie były trudne? Tak. Wszystkie się kończyły tragicznie? Nie, ale były trudne. Ale były trudne. Kończyły się, z tego co wiem, to niektóre z nich kończyły się tragicznie. Też samobójstwem. Choroby, Spójrz. dużo chorób po Dużo drugiej chorób. stronie.
Dużo nienawiści. Tak Dużo chciałaś. problemów. Tak chciałaś żyć na ziemi? Nie, ale tam po drugiej stronie tak jest. Na ziemi życie może być piękne i może być niepiękne. I może być brzydkie. Dla Ty mnie mając... było niepiękne. Dlatego, że byłaś już zmanipulowana przed pierwszym zejściem na ziemię. Nigdy nie poczułaś prawdziwego życia ziemskiego tak naprawdę, bo żyłaś na warunkach. Warunkach insektoidów. Teraz możesz na nie spojrzeć. To oni wyznaczali ci trendy. To oni wyznaczali ci życie. To oni manipulowali tobą. A teraz chciałabym, żebyś zobaczyła, czy kiedykolwiek w swoich inkarnacjach byłaś używana jako inkubator przez insektoidy. Tak. Czy w życiu Aleksandry też byłaś używana jako inkubator? Ale nie chciałam tego. Ale byłaś używana? Tak. Powiedz mi, spójrz na swoje DNA, czy była modyfikacja DNA, ingerencja? Tak, zrobili to. Czy w Aleksandrze było już zmanipulowane, zmodyfikowane DNA? Tak. Czy w ten sposób byli w stanie poprzez pewne implanty i zniewolenie Aleksandry też skierować ją ku temu, ku odebraniu sobie życia? To nie było planowane przez nich. Nie było? Nie, ta świadomość nie wytrzymała. Po prostu nie wytrzymała. Nie wytrzymała też tej manipulacji, czy nie wytrzymała brzydoty tego świata? Wszystkiego po trochu, ale obciążenie i takie czucie nie w zgodzie ze swoją naturą. To ta brzydota, która została zaszczepiona od istot, które mają inną naturę, to sprawiły. Dobrze. Spójrz na Aleksandrę teraz, kiedy jest jeszcze ciałem subtelnym, kiedy być może za jakiś czas będzie inkarnowała dalej. Spójrz na nią. Spójrz na siebie w przeszłości, w 2021 roku. Odnajdujesz siebie? Małą cząstkę. Małą cząstkę, dlatego że manipulacja przez 74 wcielenia była duża. Byłaś też używana jako inkubator. Powiedz mi, czy w momencie śmierci Oli miała w sobie jakieś embriony insektoidów? Tak. Czy odczuwała jakiś duży dyskomfort z powodu bycia inkubatorem? Nie fizycznie, ale ta energia wpływała na nią. Wpływała na nią. Dobrze. Dobrze. Ina Uguła, czy tu z tego miejsca, gdzie jesteś całością, chciałabyś zmienić warunki, na jakich Aleksandra być może będzie inkarnowała? Tak. To jest bardzo poważna decyzja, Ina Uguła. Ale konieczna. Bo będę chciała, żebyś z tego miejsca przeszła w całości swoją energią do energii Aleksandry, do Aleksandry w ciele subtelnym. W tym miejscu, w którym jeszcze jest w zawieszeniu. Czy taka jest twoja decyzja? Tak jest. Dobrze. Będę chciała, żebyś przechodząc do Aleksandry zaniosła całość siebie, bez żadnych ingerencji DNA, bez żadnych inkubatorów,
żebyś wykasowała to wszystko, co przez te 74 inkarnacje było z tobą robione. Tak, żeby Aleksandra mogła sama zadecydować o swoim losie, o swoim życiu. Zgadzasz się na to? Tak. Dobrze. Ja policzę do trzech, a ty przejdziesz do 2021 roku, do Aleksandry, do w ciele subtelnym. Anulujesz wszystko. Wszystko, czym byłaś połączona z insektoidami, wszystkie warunki anulujesz, wykasujesz. Wykasujesz całą energię, która kiedykolwiek była ci zabrana. Wykasujesz też wszystkie embriony, które kiedykolwiek nosiłaś w sobie. Wykasujesz całą tę energię. Wykasujesz energię, która kiedykolwiek była ci zabrana i używana. Wykasujesz też wszystkie dane na swój temat, które insektoidy kiedykolwiek na twój temat zebrały. Uwaga! Wykasujesz też wszystkie schematy, przekonania, programy, blokady, które ci były kiedykolwiek włożone i wszystkie traumy, które były, które zebrałaś podczas tych 74 istnień, a przede wszystkim traumy samobójstw. 1, 2 i 3. Witaj, Aleksandro. Jak się czujesz? Dobrze. Chciałabym, żebyś podniosła swoją częstotliwość. Jeszcze. I jeszcze. Powiedz mi, jak się czujesz. Chciałabym, dobrze, żebyś zharmonizowała wszystkie swoje energie. I powiedz mi, czy energia w tobie płynie równo, płynnie, bez zakłóceń. Tak. Dobrze. Zostaw mnie teraz, Darkiem. Darku, rozłącz się. Darku, wróć do siebie. Jak się czujesz? Dobrze. Potrzebujesz podnieść swoje częstotliwości? Nie. Nie? Dobrze. Powiedz mi, jak Aleksandra teraz wygląda. Ładnie, jasno. Powiedz mi, jak zareagowała Dorota teraz na nią? Jest zaskoczona pięknym światłem, ogromem tej świadomości, tej istoty. Dobrze. Zapytaj, czy Aleksandra chce jeszcze odpowiedzieć na kilka pytań swojej mamy Doroty? Czy nie jest jej to potrzebne? Jej nie jest. Ona. To znowu jest takie, że teraz będzie dobrze. Że będzie dobrze. Mówi, że będzie dobrze, tak? Czyli nie chce. Dobrze. W zasadzie nie ma sensu wracać do pewnych rzeczy. Myślę, że mama Dorota widzi. Ona już wie. Powiedz mi, czy tutaj na tym poziomie subtelnym są jakieś zależności między Dorotą a Aleksandrą? Ze strony Doroty. Są. I jakby chciała traktować tą istotę dalej. Jak swoją córkę. Rodzinę, jako, tak. Dobrze. Gdzie ze strony Aleksandry kompletnie tego nie ma. Nie ma. Jest jakby taka forma, nie wiem, wdzięczności, czy. Ale nie powiązań. Dobrze. Poproś Dorotę, żeby usunęła wszystko, co pozwala jej cały czas haczyć i myśleć, że Aleksandra na tym poziomie subtelnym dalej jest jej córką, bo tu na poziomie subtelnym ona nigdy nie była jej córką. Po prostu była inną istotą. Czy Dorota jest gotowa na to? Tak. To niech otworzy sobie portal. Już wszystko wie, już wszystko widziała. Niech otworzy sobie portal o neutralnych częstotliwościach. Niech wejdzie do tego portalu i usunie
wszystkie emocje, przekonania, schematy, programy, dzięki którym, czy poprzez które można, mogła się haczyć z subtelnym ciałem Aleksandry, ale będę chciała też, żeby usunęła, jeśli ma w sobie jakieś implanty, niech je usunie właśnie w tym portalu. Na 1, 2 i 3. Zrobiła to? Tak. Niech wyjdzie, niech zamknie ten portal. Jak teraz patrzy na Aleksandrę? Teraz tak z szacunkiem, tak jak istota, na istotę patrzy. Dobrze. Powiedz mi, co jeszcze możemy dla Aleksandry zrobić? Zapytaj ją, jakie wybrała sobie warunki. Jeśli będzie chciała inkarnować na Ziemi, jaka będzie chciała być, jakie będzie chciała mieć swoje warunki w nowym swoim ciele? Bo już teraz nie wiem, czy ona chyba nie będzie chciała. Nie będzie chciała. Dobrze. To będzie jej decyzja. Chodzi mi o to, żeby Aleksandra teraz spojrzała i powiedziała mi, czy gdzieś są insektoidy. Nie. Czy gdzieś są jakieś struktury, jakieś kwadraty, jakaś podłoga przezroczysta? Nie ma. Nie ma. Dobrze. Czyli w porządku. Przechodząc, wykasowała wszystko. I o to właśnie chodziło. Dokładnie. To teraz pytanie do Aleksandry. Czy chce dokończyć i stać się już w 100% wolną istotą? Tak. Dobrze. A jest gotowa się rozstać w tym momencie z tak zwaną mamą Dorotą? Tak, ona nawet jest gotowa z tą przestrzenią się rozstać. Dobrze. W takim razie poproszę, żeby otworzyła sobie portal o wyższych częstotliwościach, niż ona teraz w tej chwili wibruje. Za moment przejdzie do tej przestrzeni, ale przed wejściem zbierze jeszcze całą energię, którą kiedykolwiek, gdziekolwiek na Ziemi zostawiła, gdziekolwiek, jakiekolwiek ślady, czy to będzie w ciałach organicznych, czy nieorganicznych, ma zebrać to po to, żeby być w 100% wolną istotą. W przeciwnym razie ta energia będzie ją ciągnęła z powrotem. Rozumie to? Rozumiem. Dobrze. To niech się teraz już pożegna z Dorotą. I na 3 przejdzie do portalu o wyższych częstotliwościach, a przedtem zbierze tą całą energię. 1, 2 i 3. Jest jej tam dobrze? Tak. Czy chce przejść do innego portalu o wyższych częstotliwościach? Niech to robi. Niech to robi tyle razy, aż znajdzie takie miejsce, w którym uzna, że jest wolna. Ja policzę do 3, ona już znajdzie to miejsce. 1, 2 i 3. Znalazła? Chce jeszcze, żebyśmy coś dla niej zrobili? Nie. To niech zamknie portal. A ty proszę, żebyś spojrzał na Dorotę teraz. I powiedział mi, jak Dorota wygląda. Dobrze, jest taka rozluźniona, rozprężona. Też jaśniej i jaśniejsza jest. Dobrze. Aleksandra przeszła. Stała się już całością. Nie jest uzależniona. Może decydować o tym, czy chce inkarnować, czy nie chce inkarnować, a jeśli chce inkarnować, to na jakich warunkach. Ale powiedz mi, czy były jakieś powiązania między nią a Igorem, jej chłopakiem? Z tamtej planety. Z tamtej planety, bo na tej tak planecie jak Igor też był? Tak, tak jest właśnie teraz
przerzuciło, że tak, Aha, że on że też był. tu przyszedł. Tak. Przyszedł razem z nią. Dobrze. Nie, może nie razem. Aha, ale też stamtąd. Tak. Dlatego się poznali. Poznawali się też częściej, wcześniej, tak? Jakiś tam po drodze się odnajdowali. A powiedz mi, mamy Dorotę rzeczywiście mamy już załatwioną, czy tata Oli jakieś ma powiązania? Tutaj nie, to Nie, nie. już nie. Dobrze. A jeszcze sprawdź, czy Ola wybaczyła ojcu to, co on zrobił. Tata Oli był alkoholikiem. Nie ma woli, Nie ma. nie. Bardzo dobrze. No dobrze. O to mi chodzi, żeby to było czyste jak najbardziej. Dobrze. To teraz zostawiamy Olę i spójrz jeszcze na Dorotę i powiedz mi, czy w Dorocie jest żal, wyrzuty sumienia, że czegoś nie dopilnowała, złość. Nie, w Czuję... energii nie czuć niczego Nie takiego. czuć. Pretensje do siebie. Nie, ona teraz Już jest widziała, inaczej. jak zmieniła się Aleksandra, jak ta istota wróciła do siebie. Nie, nie ma pretensji do siebie, żalu Dobrze, o to niczego nie. chodzi. Ani wyrzutów sumienia, ani przykro, że to właśnie Ole spotkało. Nie ma tego w sobie. Dobrze, poproś też Dorotę, żeby podniosła swoje częstotliwości. Żeby zaczęła wibrować wyżej. Żeby poczuła w sobie tą miłość bezwarunkową, swoją do siebie. Poczucie takiej pełni i szczęścia. Bo teraz już wie, co się z Aleksandrą stało. Już wie, jaka była przyczyna tego wszystkiego i skąd to powstało. Dorota czuła przez około 3 miesiące, ponieważ Dorota też miała sesję w zeszłym roku, w marcu zeszłego roku. Czuła jeszcze po sesji, że Ola przychodzi do niej, że jeszcze z nią jest. Ale potem poczuła jakiś duży niepokój. Czy to było właśnie związane z tym, że Aleksandrze było źle tam, gdzie była? Tak, tam były, to było złe miejsce, tak, że tak można użyć takiego słowa. Nisko wibrujące, Tak. niewygodne. Dobrze. Okej. Dobrze, to w takim razie Dorota jeszcze miała taką serdeczną prośbę, żeby zaprosić kilka istot jej bliskich z córką, tą ziemską córką się już widziała. Więc tu już sprawa jest jakby zamknięta, ale chciała też jeszcze spotkać swojego tatę nieżyjącego. Tylko niech sprawdza, ja będę wymieniała te istoty, ale niech sprawdzi wszystkich, czy to są te istoty. Niech sprawdzi ich DNA. Tata, jej brat Tomek, babcia Stanisława i wujek Jurek. Wszyscy są istotami nieżyjącymi. Powiedz mi, czy któryś z nich ma ciało na ziemi? Tak, to jakby wszyscy mieli. Wszyscy mają ciało na ziemi, dobrze. Więc tu nie będziemy już, nie możemy ingerować. Jak zareagowali na Dorotę? Albo Dorota na nich? Dobrze. Tak radośne to jest spotkanie. Mówimy o jakichś już sytuacji ziemskich, to tutaj jest to... W porządku. Tak. Czy są jakieś zależności między nimi? Nie, oni już są w innych innej ciałach. Systemie. Dobrze, Dorota, jeśli chce, to może im przekazać wiedzę z tej sesji. I też pokazać, w jaki sposób Ola była w stanie się uwolnić. Ale to jest jakby decyzja Doroty. Nie musi tego robić. Może, jeśli chce. Dobrze. Czy gotowa jest rozstać się z rodziną? Tak. To niech każdy otworzy sobie portal, ale oddzielny portal. Każdy niezależny portal. I niech, ja policzę do trzech, a każdy z nich zamknie za sobą drzwi. Jeden, dwa i trzy. Zapytaj Dorotę, czy chciałaby jeszcze usłyszeć coś od Aleksandry? A czy Aleksandra by chciała coś Dorocie powiedzieć?
Nie, one przekazały sobie wszystko. Przekazały sobie wszystko, dobrze. Ja tylko pytam gwoli jakby, czy może ewentualnie coś jeszcze. No dobrze, to zapytaj Dorotę, czy chciałaby sobie coś powiedzieć. Czy chciałaby sobie coś przekazać, sobie, swojemu ciału, które siedzi z nami na Skype'ie. Żeby szła swoją drogą. Żeby nie rozglądała się na boki, nie wracała do przeszłości, tylko tu z tego miejsca kreowała swoją przyszłość. Dobrze. Czy jeszcze jest coś, co moglibyśmy dla Doroty zrobić? Zapytaj Dorotę. Nie. Aha. I zapytaj ją, czy chce zostać tu, w tej przestrzeni, czy chce sobie otworzyć inną przestrzeń. Tak, w tej. W tej. Dobrze. To w takim razie niech Dorota już zacznie kreować swoje życie. Niech sobie wykreuje coś, co sprawi jej wielką przyjemność. Może to być cokolwiek. Może to być spa urodowe, energetyczne, spa takie regeneracyjne. Wszystko może sobie wykreować. I już z tego korzystać. Niech wzmocni sobie tą miłość do siebie, radość, asertywność. Przede wszystkim i obfitość, jeśli chce. Obfitość w każdej dziedzinie. Tak, żeby odczuwała szczęście. Niech to zrobi. I powiedz mi, kiedy Dorota będzie gotowa, żeby zamknąć już portal. Czyli żebyś ty wyszedł z jej przestrzeni. Jest gotowa. Dobrze, Darku, ty jesteś gotowy? Tak. To w takim razie rozłącz się z Dorotą, rozłącz się z Aleksandrą i rozłącz się ze wszystkimi, ze wszystkim, cokolwiek było w tej sesji. Ciebie w żaden sposób nie dotyczy. Rozłącz się i odłącz się od wszystkiego i od wszystkich. Sprawdź siebie dokładnie,